Witam, masz ogród, a w ogrodzie sporo trawy i wszystko już tą trawą masz zaściółkowane, kompostownik masz wypełniony trawą, a tej skoszonej trawy jeszcze ci zostało. Zrób z niej płynny nawóz do podlewania, zasilania, nawożenia roślin w twoim ogrodzie. Po skoszeniu trawy, i tutaj nic nie szkodzi, że w trawie będą jakieś chwasty, zgrab ją i zbierz, i tutaj warto skorzystać z kosiarki z koszem, będzie po prostu szybciej. Skoszoną trawę możesz usypać w pryzmę i przykryć czarną folią, a jeszcze lepszym sposobem jest wrzucenie skoszonej trawy do czarnych foliowych worków. Worek z trawą należy zawiązać i ustawić w pełnym słońcu. Skoszona trawa powinna być w miarę wilgotna. Jeśli kosisz trawę z rana, nie powinno być z tym problemu, bo swoje zrobi rosa. Jeśli jednak kosisz po południu, to trawa może być już przeschnięta i wtedy trawę we worku warto podlać i dopiero potem ten worek zawiązać. Przy słonecznej pogodzie proces fermentacji trawy w worku powinien rozpocząć się tego samego dnia. Przy letniej temperaturze powietrza rzędu 22-27 stopni Celsjusza trawa będzie gotowa do użycia po około 2 dniach. Kiedy jest na zewnątrz chłodniej, proces może się trochę jednak wydłużyć. Trawa w czarnym worku zaczyna się silnie nagrzewać, nie tylko pod wpływem słońca, ale także własnych enzymów i bakterii. Temperatura w worku może dochodzić do nawet 60-70 stopni Celsjusza, ale to dobrze, bo w takich warunkach giną nasiona chwastów, zarodniki różnych chorób, a także szkodniki i ich larwy. Taka fermentacja w worku pod wpływem wysokiej temperatury pozwala przekształcić nierozpuszczalne substancje zawarte w komórkach roślinnych trawy w substancje rozpuszczalne i potem lepiej przyswajalne. Po 2 dniach trawa w worku zmieni kolor, zblednie, stanie się bardziej żółto-brązowa. To znak, że można przystąpić do sporządzenia płynnego nawozu. Pojemnik, na przykład wiadro, wypełnia się w 1/4, maksymalnie w 1/3 sfermentowaną trawą z worka i zalewa wodą do pełna. I tutaj uwaga, najlepiej wykorzystać deszczówkę, jeśli bierzemy wodę z kranu, to niech trochę jednak postoi, aby pozbyć się chloru, który negatywnie na taki nawóz wpływa. Wiaderko najlepiej przykryć, aby nie kusiło owadów, i zostawić na kilka godzin. Po tym czasie nawóz jest gotowy do użycia, płyn będzie miał brązowawe, takie można powiedzieć, że nawet herbaciane zabarwienie i będzie można nim zasilać rośliny. Użycie takiego nawozu jest banalnie proste, bo tutaj nie trzeba go rozcieńczać z wodą. Najlepiej podlewać w ilości około 1 litra nawozu na jedną dorosłą roślinę. Taki płynny nawóz można także używać w formie oprysku i tutaj oczywiście płyn trzeba przecedzić i dodatkowo jednak rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1. Nawóz ma podobne działanie do gnojówki z pokrzyw, więc najlepiej używać go do zasilania roślin, które silnie rosną i wytwarzają sporą masę liści. Będzie idealny na przykład do warzyw dyniowatych, ogórków, cukinii, dyni, czy również warzyw kapustnych i liściowych. Używać go można także do podlewania pomidorów, ale raczej na początkowym etapie wzrostu po posadzeniu do gruntu, czyli zanim pomidory zaczną zawiązywać owoce. Inaczej pomidory będą rosły w liście właśnie zamiast wiązać owoce. No i gdyby porównywać taki płynny nawóz z trawy do gnojówek roślinnych, na przykład tej wspomnianej przed chwilą gnojówki z pokrzyw, to na pewno szybciej się go robi, no bo takie gnojówki roślinne to jednak muszą swoje przefermentować minimum 7 dni, czasami nawet 2 tygodnie. Tutaj przy sprzyjającej pogodzie po 2 dniach ten nawóz z trawy jest już gotowy do użycia. Rozcieńczać go też nie trzeba, a co najważniejsze, nie śmierdzi, a każdy, kto robił kiedykolwiek gnojówkę z pokrzyw, wie, że zapachy do przyjemnych nie należą. Co prawda ogrodnikowi aż tak bardzo te zapachy nie przeszkadzają, bo wie, że roślinom takie gnojówki roślinne służą, gorzej oczywiście z sąsiadami. I teraz pytanie, jak często podlewać takim płynnym nawozem z trawy? I tutaj wystarczy zasilać rośliny raz w tygodniu. A jeśli takiej zagrzanej, sfermentowanej trawy nie wykorzystamy w całości, to warto rozrzucić ją wokół roślin, stanie się znakomitą ściółką i pożywką dla mikroorganizmów glebowych. Efekty działania takiego płynnego nawozu z trawy najlepiej będą widoczne na osłabionych roślinach, które po kilku dniach od podlania powinny już być wyraźnie silniejsze, lepiej też powinny rosnąć i mieć żywszy, zielony kolor. A na dzisiaj to tyle, do zobaczenia i zapraszam wkrótce.